Edyta Górniak byłaby według mnie bardzo dobrym agentem, ponieważ jakby pod takim pozorem zadań, których się boi, było kilka takich osób zresztą w tej edycji, pod pozorem zadań, których się boi, mogłaby nie wykonywać tych zadań po prostu, a każdy by pomyślał, że jest to dla niej zbyt dużo, jej lęki są zbyt silne. Więc jakby to jest idealna pozycja dla agenta. Nigdy mi nie przyszło do głowy, ponieważ ona jest bardzo emocjonalna. Agent jednak musi być skryty, musi działać tak, żeby nie było to bardzo zauważalne, albo w ogóle... Kretem, który... Nie może robić, wykazywać się, bo wszyscy inni na tyle mieszają, że nie musi nic zrobić. Jej nie obstawiałem, ale czy byłaby dobrym? Uważam, że nie, bo ona jest autentycznie gwiazdą. Nie? I ja się dziwiłem, że na takim programie jest, zresztą tak jak ja się dziwiłem, że ja jestem żona i tego, ale to nie my się dobieraliśmy sami, tylko kto inny. No? Chodziło chyba o to, żeby była różnorodność duża, z naciskiem na te gwiazdy. No i wśród nas była taka wielka gwiazda polskiej piosenki, właśnie Edyta. Może dlatego, że już sam udział w programie jej jest takim dużym zaskoczeniem, więc skoro już wzięła udział, to dlaczego miałaby nie być tym agentem? Właśnie dlatego mogłaby nim być. Ja nie wiem, czy Edyta Górniak byłaby dobrym agentem. No to nie... Nie, myślę, że Edyta jest, ma w sobie taką dawkę w ogóle empatii. I taką dawkę emocji, ona tak ogromnie jest wrażliwa, że ja nie wiem, czy ona byłaby dobrym agentem. To jest osoba, która się bardzo też jednoczy z innymi ludźmi, jest taka pomocna. Ona jakby w momencie już też wyłączenia kamer, no bo wiadomo, że my właśnie pracowaliśmy 24 na dobę, to jest bardzo empatyczna osoba, która się utożsamia, która chce pomóc, która gdzieś tam no ma serce ogromne. I to słychać jest w jej utworach, jak śpiewa, jak mówi. Ja nie wiem, czy to jest dobry agent, aczkolwiek nie wiadomo, może to jest właśnie agent.